dzisiaj naszą miłością, ale razem z Nim łączymy się w wielkiej wdzięczności wobec Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana, który powołał go przed ponad 50 laty do kapłańskiej posługi, do kapłańskiej godności. Bardzo pięknie się składa, że właśnie tutaj, w Chrząstowicach, z którymi najbardziej, najdłużej i najpełniej związany jest ksiądz prałat Ernest Kuboń jako wasz długoletni proboszcz, te uroczystości rozpoczynamy. Łączymy się z nim w jego wdzięczności wobec Chrystusa najwyższego i wiecznego kapłana, my kapłani, jego współpracownicy, następcy, wychowankowie. Łączą się z nim siostry zakonne, jego wychowanki, te, które z nim współpracowały. Łączy się z nim w jego wdzięczności jego rodzina, no i przede wszystkim wy, którzy przez ponad 40 lat stanowiliście jego rodzinę parafialną. Niech naprawdę w tej godzinie Eucharystii wyrazi się nasza miłość do jubilata, a razem z nim nasza radość i wdzięczność wobec Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana. Proszę pozwolić, że na początek tej uroczystości odczytam list gratulacyjny, jaki nasz jubilat otrzymał od księdza arcybiskupa Alfonsa Losola. Drogi współbracie w Chrystusowym kapłaństwie, razem z Tobą dzielę radość jubileuszu 50-lecia w tych świętym kapłaństwie. I dziękuję dobremu Bogu za wszystkie dobra, jakimi mógł On ubogacać wspólnotę ludu Bożego, naszego lokalnego kościoła w minionych latach, dzięki Twojej ofiarnej usłudze. Ojciec Święty Benedykt XVI na zakończenie 20. Światowych Dni Młodzieży w Kolonii skierował do młodych słowa, które chciałbym i Tobie zadedykować jako moje życzenia na dalszą drogę kapłańskiej posługi. Ten, kto odkrył Chrystusa, musi prowadzić do Niego innych. Nie można zatrzymywać dla siebie ogromnej radości. Konieczne jest jej przekazywanie. Pomóżcie ludziom odkrywać prawdziwą gwiazdę, która wskazuje drogę Jezusa Chrystusa. My sami starajmy się poznawać Go coraz lepiej, aby móc w przekonujący sposób prowadzić do Niego także innych. Jeśli myślimy, że żyjemy na mocy łączności z Chrystusem, wtedy otwierają się nam oczy. Wtedy nie zgodzimy się dłużej wegetować, troszcząc się jedynie o siebie samych, lecz ujrzymy, gdzie i jak jesteśmy potrzebni. Tak patrząc i postępując, szybko przekonamy się, że znacznie piękniej jest być pożytecznym i być do dyspozycji innych, niż troszczyć się o siebie. Tyle papież. Niech Chrystus, najwyższy i wieczny kapłan, obdarza Cię swym błogosławieństwem w kolejnych latach Twojej kapłańskiej posługi. Niechaj zachowa Cię w zdrowiu i wspiera w radosnym i pełnym entuzjazmu spełnianiu Jego zaszczytnej misji, abyś mógł do Niego prowadzić jak najdłużej i najpowocniej ludzi, których spotkasz na Twojej kapłańskiej drodze. Opole, czwartek 2006 roku, z braterskim pozdrowieniem, życzyć Boże, przed arcybiskup Alfons Nosson. Przedpoś się Bogu za nasze przyjemnienia. Spowiadam się Bogu Wszechmocnemu i Panu Bracia i Siostry, że bardzo zgrzeszyłam.
rozciągający wszystkie kolejne narody. Zejdź darem naszym na całą ziemię i dokładaj serca wiernych ich cudów, które dopuszczałeś na początkach głoszenia Ewangelii. Przed naszego Pana Jezusa, Twojego Syna, Twój stołusz i Twój wielkości dla święte, Bóg przez wszystkie wieki. Oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii.